Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Przerwa w Polaraxie trochę się przedłużyła i wynika ona z kompletnego wyczerpania. Cały świat, w jakim żyliśmy, został nagle zburzony i nic nie jest już takie jak kiedyś. Dzisiejszy program będzie z tych krótszych, szału nie ma, ale to nowy początek w pewnym sensie oczywiście. Takim nowym początkiem jest to, co dzieje się teraz wokół nas i mam tu na myśli oczywiście nadal aktualnego wirusa, który sprawił, że nie ma zakątka świata, który pozostałby na tego wirusa obojętny. Unikalność tej historii to fakt, że dotyczy ona całego świata, całego globu, co powoduje reakcję globalną i buduje nowy porządek świata, znany kiedyś pod nazwą NWO. I chyba nikomu nie udało się przewidzieć tego w najśmielszych teoriach konspiracji. W jaki sposób zostanie on wprowadzony, co przy okazji pokazuje, ile naprawdę są warte te wszystkie teorie konspiracji. Koronkowo budowana demokracja pod wpływem wirusa rozpadła się jak domek z kart i widać to gołym okiem. Wiele krajów rządzonych jest przy pomocy dekretów, wprowadzając w życie mechanizmy, które nie tak dawno byłyby nie do pomyślenia, a dziś nikomu nawet nie przychodzi do głowy, aby wyjść na ulicę i protestować. Prezydent Donald jest w samym środku wirusowej zadymy i jest oczywiście jednym z głównych globalnych graczy. Niemalże każde jego posunięcie jest godne osobnej analizy, bo niesie ze sobą poważne konsekwencje. Wydawałoby się też, że wobec oczywistych problemów na Ziemi kosmos zejdzie na dalszy plan, ale nie zszedł. I nie powinno to być zaskoczeniem. Cała nasza cywilizacja, każdy jej element jest oparty na grze ekonomicznej i kosmos jest teraz najważniejszą jej częścią. Wódz Donald w środku wirusowej zadymy podpisał dekret legalizujący wydobywanie i pozyskiwanie zasobów w przestrzeni kosmicznej. Ma do tego prawo każdy obywatel kraju, którym rządzi Donald. Można pozyskiwać pozaziemskie bogactwa naturalne i wodę, a także budować w kosmosie potrzebne do tego instalacje. I to posunięcie polityczne ma wbrew pozorom ogromne znaczenie. O ile nie należy się spodziewać, że lada chwila tłum z kilofami i oskardami ruszy w kosmos w nowej kosmicznej gorączce złota, to ta regulacja prawna stoi w krzyczącej opozycji do podpisanego w 1979 roku Traktatu Kosmicznego, mówiącego o tym, że kosmos i jego zasoby należą do całego świata i mogą być zarządzane tylko w sposób międzynarodowy. Jednak organizacja międzynarodowa, taka jak WHO, pokazała, że takie grupy, jeśli dać im władzę, same szybko przemieniają się w kartele i załatwiają swoje własne interesy, z nikim się nie licząc. Można się oczywiście zastanawiać, dlaczego dekret ten podpisano właśnie teraz. I myślę, że wyjaśnia to jeszcze jeden dokument, opublikowany nieco wcześniej przez NASA, w którym agencja zobowiązana została do stworzenia warunków stałej obecności na Księżycu i stworzenia możliwości jego eksploracji. Chińska obecność na Księżycu i plany dalszej jego eksploracji w świetle wirusa z Wuhan wyraźnie gra na nerwach wujka Sama i otwiera on tym samym nowy wyścig w kosmosie, jego nowy rozdział, a najwyraźniej jest się o co bić. We wrześniu zeszłego roku chiński księżycowy łazik U2, badając południowy biegun Księżyca, natrafił na coś, czego nikt nie oczekiwał. Kończył się już księżycowy dzień i chińscy technicy przygotowywali łazik do trwającej 2 tygodnie nocnej hibernacji pojazdu, parkując go tuż obok niewielkiego krateru. Kamery łazika dokładnie i szczegółowo badały przestrzeń dookoła i odkryły na dnie krateru coś, co wywołało zaskoczenie. Była to szklista substancja, która po bliższych oględzinach okazała się mieć konsystencję żelu. Łazik podjechał niebezpiecznie blisko skraju krateru, aby dobrze przyjrzeć się znalezisku. Zrobiono szereg zdjęć i dokonano analizy substancji za pomocą spektrometru.
Chińczycy do tej pory nie podali wyników badań tej substancji i nie wiemy kompletnie, co to może być, choć z pewnością jest to coś o wysokim stopniu dziwności. Pretekstem do przypomnienia tej historii jest fakt, że Chińczycy wyraźnie doganiają USA w kosmicznym wyścigu i mają w nim poważne osiągnięcia, takie jak udana wyprawa na Księżyc, gdzie niewielki łazik okazuje się być nie tylko niezwykle żywotny, ale dokonuje serii niezwykle istotnych spostrzeżeń, takich jak wspomniana substancja na dnie krateru, czy też nietypowa konstrukcja geologiczna tuż pod powierzchnią Księżyca. O ile Chińczycy nie są zbyt wylewni w swoich przekazach, to pewne jest jedno, że dokonany został poważny wyłom w kosmicznej narracji prezentowanej przez NASA, która do tej pory nie widziała powodu, aby informować o takich wydarzeniach lub, jeśli już, to standardowe wytłumaczenie jakiegoś nietypowego zjawiska zazwyczaj obejmowało złudzenie optyczne, grę światła i cienia, które miały podgrzewać wyobraźnię obserwatorów. Tymczasem chińskie obserwacje, a przede wszystkim fotografie i mam nadzieję dane z analizy znalezionej substancji wskazują, że mamy do czynienia z prawdziwym nieznanym. Nie wiadomo czy groźnym, ale z pewnością fascynującym. Chiński łazik wędruje po dnie krateru von Karmana o średnicy 186 km. I ta gigantyczna dziura w powierzchni Księżyca jest jednak zaledwie niewielką częścią jeszcze większego krateru, zwanego Aitken Krater, którego średnica to 2,5 tysiąca kilometrów, a jego ściany mają 12 kilometrów wysokości, czyli dużo więcej niż najwyższy szczyt Ziemi Chomolungma. Krater jest efektem uderzenia dużego ciała niebieskiego centralnie w biegun południowy Księżyca i chyba nawet wyobraźni brakuje, aby móc w pełni ocenić straszliwą siłę takiego uderzenia. Miejsce to jest idealne, aby stworzyć w nim permanentną księżycową bazę, czy wydobywać tam tak pożądane na Ziemi pierwiastki jak hel. I kto wie, może wcale nie jest to pomysł oryginalny, i być może ktoś inny robił to już znacznie wcześniej. Ktoś, kto zostawił po sobie ślady swojej działalności, takie jak piramidy i twarz na Marsie, czy wyglądające nienaturalnie ruiny na Księżycu. Czy to, co odkrył chiński łazik, jest niczym innym jak kanałem, nazwijmy to wentylacyjnym, który odprowadza na zewnątrz jakąś niepożądaną substancję wyglądającą na żel? I sugeruje to znów, że tuż pod powierzchnią krateru von Karmana znajduje się jakaś wielka, bliżej nieznana nam budowla, a może nawet całe miasto. To oczywiście tylko spekulacja, choć coraz więcej wskazuje na to, że to coś, co tam jest, nie jest tworem kosmicznej natury, a życie pozaziemskie to niekoniecznie tylko mikroby, ale być może jakaś inteligentna forma życia. Inna sprawa, że wirus na Ziemi wystraszył kosmitów nie na żarty, bo coraz mniej obserwacji niezidentyfikowanych obiektów na niebie, choć przyczyną jest tu zapewne kwarantanna. Ludzie siedzą w domu i osowiali czekają na rozwój wydarzeń. Tymczasem kosmici najwyraźniej zawiesili działania na Ziemi i w razie czego nikogo ostatnio nie porwali. W końcu kosmita też człowiek i nie chce się zarazić. Abdukcję też na razie zawieszono, podobnie jak katastrofy pojazdów obcych. Przeglądając dawne raporty z takich wydarzeń z przeszłości, natrafiłem na taki, który wydał się szczególnie intrygujący. Okazało się, że przynajmniej jeden raz w historii UFO doszło do katastrofy pojazdu obcych, na którego pokładzie przebywała w tym czasie porwana ziemska osoba. I do czegoś takiego doszło latem 1971 roku w Kalifornii. Tego dnia zapowiadał się piękny kalifornijski wieczór i Debbie Clayton wylegiwała się na leżaku na trawniku swojego domu niedaleko Edwards Air Force Base, łapiąc ostatnie promienie słońca. Było cicho, spokojnie i wręcz idylicznie. I nagle w tę ciszę wdarł się głośny ryk silników, a po chwili powietrze wypełnił trzask powtarzających się po sobie eksplozji. Debbie wybiegła na ulicę, aby sprawdzić, co się dzieje na niebie. Na chodnik wyszli jej wszyscy sąsiedzi, a psy w całej okolicy ujadały jako szalałe.
Od powoli ciemniejącego nieba mocnym kolorem odcinała się czarna smuga dymu. Smuga zaczynała się od miejsca, gdzie znajdowała się lotnicza baza wojskowa. Nad bazą co chwila pojawiały się rozbłyski światła, jakby coś płonęło lub strzelało w powietrzu. A czarna smuga, zataczając wielki łuk na niebie, spadła w stronę ziemi, znacząc czarną chmurą dymu miejsce, w które niewątpliwie coś uderzyło. Wszyscy, którzy obserwowali tę scenę, nie mieli wątpliwości, że coś spadło z nieba na ziemię. Debbie Clayton i kilku sąsiadów wskoczyło w swoje auta i wiedzeni nieujarzmioną ciekawością postanowili na własne oczy zobaczyć, co się stało. Gęsty dym w oddali rzedł, ale do miejsca wypadku nie było dalej niż kilkanaście minut jazdy samochodem. I gdy tam dotarli, to co zobaczyli, zdumiało ich mocno. Rozbity pojazd na ziemi miał kształt grzyba i w całości pokryty był szarym, matowym metalem. Dookoła jego najszerszego punktu mrugały na zmianę zielone światełka. Metalowa konstrukcja pojazdu była idealnie gładka i nigdzie nie można było dostrzec śladów po spawaniu czy po nitach. Nie było też na kadłubie pojazdu niczego, co sugerowałoby drzwi, okna czy jakiekolwiek inne otwory, takie jak wydech z napędu pojazdu. Metaliczny grzyb wyglądał, jakby był odlany z jednego solidnego kawałka metalu. Ale nie to było najdziwniejsze. Wokół pojazdu krzątały się chaotycznie niewielkie, szare, humanoidalne postaci ubrane w różowe kombinezony. Obok dymiącego spotka leżała także kobieta, również ubrana w obcisły, różowy kombinezon. Kobieta podniosła się z ziemi na łokciach i potoczyła nieprzytomnym wzrokiem dookoła. Debbie Clayton kompletnie zatkało. Nie mogła uwierzyć w to, na co patrzyła. Chciała odezwać się do kobiety w różowym kombinezonie, ale w tym momencie nadjechało wojsko z bazy leżącej nieopodal miejsca katastrofy. Z ciężarówek wysypali się żołnierze z bronią gotową do strzału i energicznie ruszyli w stronę spotka, a reszta z nich w kierunku niewielkiej grupy zaszokowanych całą sytuacją gapiów. Na niebie pojawiły się śmigłowce, które włączyły swoje szperacze, aby nic nie ukryło się w zapadającym zmierzchu przed ich czujnym wzrokiem. Wojsko sprawnie otoczyło cały teren, odsuwając gapiów z miejsca wypadku. Jeden z ludzi, przyglądających się kraksie, robił zdjęcia przezornie zabranym z domu aparatem fotograficznym i natychmiast podbiegł do niego jeden z żołnierzy. Bez słowa wyrwał mu aparat z dłoni i z całej siły rozbił o kamienie pustyni, rozdeptując butem to, co z niego zostało. Reszcie gapiów stanowczo nakazano natychmiastowy odjazd lub poważne konsekwencje. I nikt nie protestował. Debbie wraz z innymi posłusznie odjechała na bezpieczną odległość, ale nadal z daleka obserwowała to, co robi wojsko. Rozbity pojazd szybko okryto wielką plandeką. Zauważono jednak, że do wojskowej karetki pogotowia wniesiono na noszach przynajmniej trzy istoty. Na miejsce katastrofy przybył dźwig i duża laweta. Rozbity pojazd sprawnie podniesiono i bez zdejmowania plandeki załadowano na lawetę. Wojsko w pełni panowało nad sytuacją. Nie było już nic więcej do zobaczenia i obserwujący przebieg wydarzeń ludzie jeden po drugim rozjechali się do domów. I następnego dnia Debbie Clayton wstała wczesnym świtem i w Delhi kupiła lokalną gazetę, ale nie było w niej najmniejszej wzmianki o tym, co stało się dnia poprzedniego. Nie było tam nawet słowa o głośnych eksplozjach na niebie czy smudze czarnego dymu. O wydarzeniu nie wspomniano także w lokalnej telewizji. Ludzie z miasteczka zaczęli dzwonić do bazy wojskowej, żądając wyjaśnień. I wszystkim odpowiadano w ten sam sposób. Rzeczywiście doszło do wypadku i był to wojskowy samolot należący do tej bazy, który rozbił się na pustyni. Szczegóły pozostawały tajemnicą wojskową i to wszystko. Ani słowa o losie pilota, o humanoidalnych istotach, z których trzy wydawały się być martwe lub ranne, a także ani słowa o kobiecie w obcisłym, różowym kombinezonie. I wszystko wskazywało na to, że cała ta historia utknęła w martwym punkcie i nie ma szans na zdobycie dodatkowych informacji.
I gdy wydawało się, że wszystko pójdzie w zapomnienie, historią zainteresował się ufolog Albert Rosales. Rosalesowi udało się odnaleźć kobietę, która była w rozbitym spodku w czasie katastrofy. Tę samą, która miała na sobie obcisły, różowy kombinezon. Kobieta nazywała się Lorraine Dvorak Cordini. Niewiele pamiętała z całego wydarzenia. Nie miała pojęcia, jak się dostała na pokład spodka, ani kiedy nastąpił wypadek. Pamiętała jedynie, że zabrało ją wojsko i po kilku dniach pobytu w bazie na obserwacji znalazła się w domu. Nie była nawet pewna, w jaki sposób się tam znalazła. Rosales jednak nie rezygnował i namówił Lorraine na seans hipnozy regresyjnej. Kobieta się zgodziła i w hipnotycznym transie opowiedziała, co się stało. W dniu, kiedy ją porwano, w jej domu pojawiły się nagle dziwne, wątle wyglądające postaci. Była sparaliżowana i nie była w stanie ani opierać się, ani krzyczeć. W niezrozumiały dla niej sposób postaci przetransportowały ją wprost przez ścianę budynku do pojazdu, który zawiózł ją do głównego statku obcych. To właśnie tam ubrano ją w różowy kombinezon. I dobrze zapamiętała wygląd obcych. Byli niscy, bardzo chudzi i odnosiła wrażenie, że byli przezroczyści. I widziała ich już wcześniej. Było to jeszcze w czasach, kiedy była małą dziewczynką. Wtedy właśnie pojawiły się takie istoty. Nie czuła wówczas przed nimi strachu i teraz też go nie czuła. Zauważyła, że istoty te były androgynami, ale Lorraine intuicyjnie wyróżniała w nich esencję męską i żeńską. Istota, która była przywódcą obcych, była wyższa i wyglądała niemalże jak człowiek. Lori nie miała wątpliwości, że była to kobieta. Miała na sobie obszerną białą suknię i krótkie brązowe włosy. Mimo że istoty miały usta, to nie odzywały się do niej i porozumiewały się z nią telepatycznie. Kiedy nadszedł czas powrotu na Ziemię, trójka obcych zaprowadziła ją do niewielkiego pojazdu o kształcie grzyba, albo raczej latającego spodka. Jedną z eskortujących ją istot określiła Lorraine jako istotę z żeńską esencją, a dwie pozostałe miały mieć esencję męską. Nie jest pewna, dlaczego rozbili się w pobliżu bazy lotniczej Edwards. Uważa, że pojazd został zestrzelony. Kiedy rozbili się o ziemię i dostrzegła ciała dwójki zabitych obcych, usłyszała w swojej głowie telepatyczny przekaz ze statku bazy. Bazie było przykro, że do tego doszło, że zginęła załoga pojazdu i że baza nie jest w stanie pomóc pozostałym. Lorraine półprzytomna leżała na ziemi. Widziała dwa leżące bez ruchu ciała obcych. Obok niej stała kosmitka, która przetrwała kraksę i płakała. Chwilę później pojawiło się wojsko i jeden z żołnierzy, który podbiegł do martwego kosmity, z wściekłością zaczął go kopać. Trójkę kosmitów położono na noszach i zaniesiono do sanitarki. Kiedy żołnierze podnieśli ją z ziemi, zakuli jej ręce w kajdanki i pomyślała, że pomylono ją z kimś z grupki gapiów, którzy przyglądali się miejscu katastrofy. Brutalnie wrzucono ją na tylne siedzenie czarnego, nieoznakowanego samochodu. Zawieziono ją w nieznane jej miejsce i zamknięto w pomieszczeniu, które sprawiało wrażenie kompletnie sterylnego. Wyglądało jak wielki, pusty hangar, od którego ścian odbijało się echo kroków prowadzących ją strażników. Posadzono ją przy metalowym stole. Przy stole siedział obcy, ale nie była to kosmitka, która razem z Lori przetrwała katastrofę. Był to zupełnie inny obcy. Nawet wyglądał inaczej. Miał około 120 cm wzrostu, wielką, bulwiastą głowę i brązową skórę. Nazwała go w myślach pan Dyniasta Głowa. Był ubrany w sportową koszulkę i spodenki. Po prawej stronie koszulki miał wpięte coś, co wyglądało jak broszka albo metalowa odznaka. Przy stole siedziała jeszcze trójka wojskowych w polowych mundurach. Lorraine czuła się źle. Była zdezorientowana i było jej niedobrze. Chciała wstać od stołu, ale nie była w stanie. Nie mogła nawet podnieść swojej ręki. Zdała sobie sprawę, że prawdopodobnie podano jej jakiś narkotyk.
Chciała coś powiedzieć, ale nie była w stanie wydusić z siebie słowa. Chciała krzyczeć ze strachu, ale głos wiązł jej w gardle. Czuła się pijana. Słyszała w swojej głowie, jak dniasta głowa mówi w swoich myślach o tym, jak jest wspaniały i jak jest ważny dla ludzi w polowych mundurach. Czytała myśli żołnierza, który siedział obok kosmity. Patrzył na niego z ironią, myśląc, co za pojeb. Po jakimś czasie dwóch wojskowych wzięło ją mocno pod ramiona i siłą wywlekło zza stołu. Poprowadzono ją do wyjścia do hangaru. Kiedy otworzono drzwi, miała wrażenie, że światło słoneczne wypali jej oczy. I nie pamięta, co było dalej. Kiedy się ocknęła, okazało się, że włóczyła się bez celu po San Francisco. Nie miała pojęcia, jak się tam znalazła. Nie mogła zrozumieć, dlaczego zostawiono ją właśnie tam. Nie znała w tym mieście nikogo. Nie wiedziała nawet, dokąd pójść. Nigdy wcześniej nie była w San Francisco. Miejscem, gdzie żyła, było osiedle pod Los Angeles. W końcu udało jej się wrócić do domu, ale wspomnienie tego wydarzenia prześladowało ją później bardzo i nie potrafiła sobie w żaden sposób wytłumaczyć tego, co się stało. Większa część jej pamięci, tego, co się wydarzyło, zniknęła, a nocami prześladowały ją koszmary senne, przywołując do życia to, co się wówczas wydarzyło. Mijały lata i jej sytuacja wcale się nie poprawiała. Wreszcie, po obejrzeniu programu o wzięciach przez obcych, skontaktowała się z MUFON i tak poznała Rosalesa. Hipnoza regresyjna wypełniła puste luki jej pamięci. Jej unikalny przypadek został szczegółowo opisany, ale nadal pozostaje on ledwie znany. Jego unikalność polega na tym, że w rozbitym pojeździe kosmitów znajdowała się także ofiara wzięcia, która przeżyła katastrofę. Z drugiej strony nie ma żadnego konkretnego dowodu, że w ogóle do tego doszło. Mogło być nawet tak, że Lorraine była ofiarą eksperymentów nad jej umysłem i to, co dziś pamięta, jest jedynie wyobrażeniem tego, co mogło się stać, a nie zapisem tego, co było. Dziękuję za uwagę. Mówił Chris McKenna. Thank you.